No ja tak trochę o sobie będę musiał powiedzieć, no bo nie da się inaczej. Udało mi się zrealizować, i każdemu młodemu człowiekowi tego życzę, żeby udało mu się zrealizować jego, że tak powiem, dziecięce, młodzieńcze marzenia. Ja marzyłem bardzo, jak miałem lat kilkanaście, żeby być komentatorem sportowym. Wydawało mi się to całkowicie nierealne, bo wychowywałem się na wsi, wprawdzie nie w rolniczej rodzinie, ale jednak na wsi. Jakieś tam półtorej godziny jazdy pociągiem od Warszawy, więc dostęp jak gdyby do tego zawodu nie był na pewno taki łatwy, a w tamtym czasie trzeba było albo mieć skończone studia podyplomowe dziennikarskie, bo innego sposobu szkolenia dziennikarzy nie było, bo wcześniej innego systemu, tylko najpierw magisterium, a potem podyplomowe dziennikarstwo, albo mieć zdecydowanie mocne presje. Do presów ja nie miałem żadnych. Natomiast to podyplomowe dziennikarstwo po skończeniu studiów prawniczych pomogło mi wejść do zawodu, bo to no, taki wydział był, na który trudno się było bardzo dostać. No, 1000 osób zdawało, 60 przyjmowali. No, miałem to szczęście, że chyba najlepiej zdałem egzamin wstępny ze wszystkich, jak się potem okazało, tych kandydatów, więc przyjęty byłem bez problemu. Na pierwszym roku dostałem etat w takiej gazecie, która się nazywała Trybuna Mazowiecka. To był taki odpowiednik Gazety Poznańskiej. Tu mamy Państwa na rynku, czyli no, taki organ tam Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR, no bo to przecież innej gazety wtedy nie było. Ja tam pracowałem w dziale sportowym, no i miałem dział ciągoty do mikrofonu, co widać po tym zdjęciu, bo gazeta, jak większość tych gazet wojewódzkich, właściwie wszystkie gazety takie wojewódzkie, organizowała plebiscyt na najlepszych sportowców, w tym przypadku Warszawy i województwa warszawskiego, teraz mazowieckiego. No i tutaj pozwolono mi razem z wielką gwiazdą wówczas Telewizji Polskiej, Tomkiem Hopferem, którego później już znałem osobiście, ale to już było później, poprowadzić ten bal najlepszych sportowców Warszawy i województwa warszawskiego. Wygrał wtedy ten plebiscyt Janusz Peciak, który nie mógł być na tym balu, na podsumowaniu, ponieważ był, jak co roku jeździł zimą w styczeń, luty na treningi do Stanów Zjednoczonych, do San Antonio, do Teksasu. Reprezentowała go żona, którą to widzimy, a drugie miejsce to państwo, pewnie kibice piłkarscy poznają, Kazimierz Dejna zajął w tym właśnie plebiscycie. Po 4 latach, niespełna 5 latach pracy, a jeszcze tutaj, no czasem tam z aparacikiem fotograficznym próbowałem jakieś zdjęcia robić. To zdjęcie chciałem pokazać Państwu dlatego, że kiedyś w Sopocie odbywały się takie zawody, powiedzmy, na których się światowy highlife zjechał. To były mistrzostwa Europy w powożeniu ze przęgami dwukonnymi, czterokonnymi, i wśród tych zawodników startujących był reprezentujący Wielką Brytanię znakomicie powożący książę Filip, którego tutaj widzimy na moim zdjęciu, mąż, jak wiadomo, królowej Elżbiety II. Potem było radio. Bogdan Tuszyński, który był szefem Polskiego Radia, zaproponował mi pracę w radiu. I to zdjęcie chciałem pokazać dlatego, że no, wszyscy wiemy, jaka nieprawdopodobna rewolucja się odbyła w ostatnich latach w mediach, w przekazie, w komunikacji międzyludzkiej. Wspomniałem już o tych telefonach, które kiedyś były trudno dla nas dostępne. Podobnie jest w technice radiowej, telewizyjnej. Technika radiowa, no to był, z wyjątkiem oczywiście żywych przekazów, to był montaż. Tutaj siedzę sobie na montażu. Wydaje mi się, że to sztukę miałem parowaną, nie mam do perfekcji. Można było cuda robić na montażu. Taką powiem Państwu historię. Kiedyś trener łuczników, kadry łuczniczej, on się dość mocno jąkał. I ja mówię do niego, słuchaj, Piotr, mówię, zróbmy jakąś taką małą rozmoweczkę do kroniki sportowej. On mówi, słuchaj, ale przecież Krzysiu, no jak ja do radia, no nie da rady. Ja mówię, spokojnie, zabierz mi, nie będzie źle. Pracowałem 2 godziny nad tym nad tym wywiadem z nim, żeby zrobić 2 minuty takiej rozmówki na antenę. No jak usłyszał siebie w radio, tam mówi, kiedy chcesz następny? No bo to można było dosłownie każdą, no już nie wiem, sekundę, każdy najmniejszy dźwięk wyciąć, skleić, prawda, sklejeczka, te tasiemki, szyk zdania przestawić, no cuda można było robić. I taki właśnie był ten tradycyjny montaż radiowy. Wielkie szpule, prawda, tutaj na boku tasiemeczki i
tak to wyglądało. Rozdał mi Bogdan Tuszyński, mój szef, pierwszą dyscyplinę do komentowania podnoszenia ciężaru. Prawdę powiedziawszy, za na to nie przepadałem za tym podnoszeniem ciężaru. Uważałem, że to sport jest taki no niezbyt jednak efektowny. No ale jak się nie ma co się lubić, trzeba lubić co się ma, więc musiałem polubić to podnoszenie ciężaru. Nawet polubiłem je potem. No ale żeby być wiarygodnym komentatorem, to oczywiście zacząłem jeździć na treningi. Na szczęście zawodnicy często trenowali na Bielanach w Warszawie, na AWF-ie, więc często tam byli zgrupowania, więc nawet na Bielany jeździłem sobie z tramwajem. I tutaj Marek Seweryn uczył mnie, to mistrz świata, był rekordzista świata, uczy mnie prawidłowych technik, jakie obowiązują w ciężarach. To zdjęcie też, to właściwie młodzieży pewnie bardziej by się podobało, bo ten gość, taki kulturysta, ciężarowiec, był raz wicemistrzem Europy, raz brązowym medalistą mistrza świata. To jest Paweł Rabrzewski. Dałem to zdjęcie dlatego, że to tatuś słynnej teraz artystki estradowej o pseudonimie Doda. Tak, kiedyś wracaliśmy z Bułgarii z jakichś zawodów. No i nad Karpatami w Rumunii tam często, jeszcze Jugo 18 latały te turbośmigłowe. I nad Karpatami było potworne zapadnięcie. Ja siedziałem obok Roberta Skoliwowskiego. No myśmy jakoś się tam przytrzymali, ale wiele osób lądowało prawie, że z głowami na suficie, ci co nie byli przypięci pasami. Właściwie były takie chwile grozy, ja parę razy w samolotach miałem takie chwile grozy. Zapadnięcie spowodowało, że już widziałem, że na lotnisku czekając na bagaż mieli kontakty, także nie wiem, czy ta Doda z tego po prostu się narodziła, czy nie, akurat z tego romansu, ale niewykluczone, że tak było. No były okazje oczywiście przy różnych dużych imprezach, okazje do spotkania, przynajmniej zamienia kilku słów, uściśnięcia dłoni, czasem tylko z wielkimi ludźmi tego świata. W 1986 roku Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym się odbywały w Indiach. Bardzo rzadko w Indiach odbywają się zawody takie, na które świat sportowy się zjeżdża. To były mistrzostwa w tenisie stołowym. Wtedy mieliśmy Andrzeja Grupę, Leszka Kucharskiego, wspaniałych tenisistów, którzy no brylowali na świecie. I wówczas dziennikarze z Europy przyjął prezydent Indii, pan Singh, już nie żyjący, więc każdy miał tam okazję dłoń mu uścisnąć, kilka słów zamienić, bo zapraszał na tę swoją otomankę. Tu z tyłu widzimy Nepalczycy, bo ochrona osobista prezydenta Indii zgadzała się wyłącznie z Nepalczyków. Nie dowierzał tym swoim Hindusom ani Sikhom, tylko cała ta jego bodyguardzi, ci wszyscy ochroniarze, to byli Nepalczycy, więc takie okazje też się zdarzały. Potem już zaczęły się Igrzyska Olimpijskie. Moje pierwsze igrzyska to był Seul, 1988 rok. Z Markiem Ruzińskim komentowaliśmy lekką atletykę, no plus jeszcze podnoszenie ciężarów. Seul, no już czytam, że teraz polskie linie lotnicze uruchomiły nawet linie regularne do Seulu, więc ten Seul stał się tam, staje się Polakom trochę bliższy, no ale nie jest jednak, myślę, dość powszechnym, jeszcze nie będzie zjawiskiem latanie do Seulu. Wtedy w 1988 roku to było zupełnie dla nas obcy świat, lecieliśmy jakby w nieznane. Tutaj propaganda nasza komunistyczna to powtarzała, oczywiście padały takie głupoty na temat Korei Południowej, z Koreą Północną, czyli z KRLD, z Kim Il Senem trzeba było być zaprzyjaźnionym. Natomiast a propos Kim Il Sena, no to państwo wiedzą, prawda, co tam się wyprawia, jak tam ludzie żyją, czy raczej nie żyją w tej Korei Północnej, jak ten kult jednostki tam jest nieprawdopodobny. Ja sobie przypominam taką historię z radia, jak Kim Il Sen miał do Polski przyjechać, bo raz odbył podróż po Europie, przy czym on jeździł po Europie właśnie od samego Pchenjanu, jeździł pancernym pociągiem przez Syberię, Rosję, potem całą Europę. Troszkę przesterowuje się, tak? Jeździł takim pancernym pociągiem, samolotami bał się latać, nigdy nie latał samolotem i ten pancerny pociąg bieżący Kim Il Sena miał też jechać do Warszawy, gdzie podjął go nasz, prawda, no, troszkę łagodniejszy dyktator Wojciech Jaruzelski. I pamiętam, jak w radiu powszechna radość zapanowała, jak przyjechała delegacja taka forpoczta przed tą wizytą Kim Il Sena do polskiego radia i chcieli 49 pieśni sławiących Jaruzelskiego. Więc no, byli nasi Polscy zrobili, jakie pieśni sławiące Jaruzelskiego, no o co w ogóle chodzi. No więc oni mówią, że to 49 to taka magiczna liczba i oni w zamian to wyrywają, że dadzą nam 49 pieśni sławiących Kim Il Sena. Poszedł sobie dowoli na antenie, prawda? No ale odeszli niestety z kitkiem, bo była ani jednej pieśni nie było sławiącej Jaruzelskiego, choć wiadomo, no, jak to mniej więcej się w Polsce wtedy odbywało. I w tym Seulu, proszę państwa,
taka ciekawa historia. Po pierwsze, to było pierwsze moje igrzyska i pierwszy raz miałem okazję oglądać na żywo otwarcie tych igrzysk olimpijskich. Przepiękna oczywiście uroczystość, przepiękna impreza. Dostałem bilet taki, no, na takie radiowe miejsca na samej górze, więc widziałem to, co się dzieje na dachu. Koreańczycy bardzo się bali jakichś prowokacji z północy. Bardzo się tego obawiali. Wiadomo, że to mogły jakieś przeniknięcia być agentów z Korei Północnej, mogły być różnego rodzaju prowokacje, więc oczywiście siły wszelkie tajne i nietajne zmobilizowane były nieprawdopodobne. I powiem, że no troszkę jednak dreszczyk po ciele mnie przechodził, na pewno nie tylko mnie, bo tylko z ostatnich tych miejsc było widać, jak na dachu, który jest nad trybunami, dosłownie co kilka metrów leżeli strzelcy wyborowi z bronią gotową do strzału, z lunetami, z bronią. No, na szczęście nie trzeba było do nikogo strzelać. Jeszcze tak jeden przykry widok był dla mnie też na tym otwarciu tych igrzysk w Seulu, mianowicie taki, że no, zawsze wypuszcza się stado gołębi, tam 2000 czy ileś tych gołębi wypuszczono i niektóre z tych gołębi obsiadły taką wielką czaszę, która na płycie stadionu była umiejscona, gdzie tam za kilkanaście minut, czy prawda, za kilka minut miał wycofany ten znicz, ten ogień olimpijski miał zapłonąć. I te gołębie nie chciały odlecieć, część odleciała, część usiadła tam na dachu właśnie obok tych strzelców wyborowych, a tutaj może kilkadziesiąt tych gołębi siedziało na tej olbrzymiej czaszy. I powiem, że to było bardzo przykre wrażenie, jak ten ogień zapalono i on tak puchnął mocno, to te gołębie się zerwały do lotu, ale ten ogień był tak mocny, że kilkanaście, co najmniej kilkanaście tych gołębi to były pieczone gołąbki, które tam wpadały, popaliły się. Bardzo to jakieś takie, myślę, cholera, chyba jakaś zła wróżba przed tymi igrzyskami. No, na szczęście nic takiego się nie działo. No, Seul, miasto, które na mnie, myślę, nie tylko na mnie, zrobiło kolosalne wrażenie, bo to metropolia, tam 10-12 milionów ludzi z olbrzymimi arteriami, z wieżowcami, no wspaniałe miasto, zbudowane od podstaw. Przecież to tak jak Tokio było, ja jestem takim z bambusa, prawda, i w czasie wojny, no wiadomo, że tam amerykańskie naloty to się zrównały prawie Tokio z ziemią, nie trzeba było bomby atomowej nawet na Tokio rzucać, tak jak na Hiroshima życzyli, czy 3 dni potem na Nagasaki. I to samo było z Seulem. Seul w czasie tej wojny z komunistami, Seul był przez chwilę zajęty, był zrównany z ziemią. No ale co tam zrównać? To nie było to, co w Warszawie, prawda? To tam nic nie było wcześniej. To było miasto z bambusa i z papieru, można z ściny. No a zostały nieliczne tylko zabytki te właśnie cesarskie, królewskie pałace i ogrody. I tu właśnie sobie tam kilka takich zdjątek na pamiątkę, to już Barcelona. Kilka takich zdjątek sobie na pamiątkę zrobiłem. Te pałace cesarskie dla naszego europejskiego wyobrażenia bardzo są skromne. Tam na ścianach właściwie nic nie ma. Tam jakiś tron tylko, prawda, i tam ci w Japonii samurajowie, czy tam w Korei odpowiednicy tych samurajów się gromadzili i jakim cesarz tam wydawał poszczególne rozkazy. Natomiast miasto bardzo nowoczesne. I jeszcze jedna rzecz o Seulu chciałem powiedzieć, jak boję się, że czasu nam się zabraknie. No, ale może za wcześnie to mówię. Więc przed wyjazdem do Seulu, przed tymi igrzyskami w Seulu, nasza propaganda, telewizja polska często pokazywała obrazki, jak to policja tam polewa armatkami, bije się ze studentami. Zawsze mówiono, że studenci uniwersytetu w Seulu protestują przeciwko temu, tamtemu, prawda, bo się źle dzieje. Przyjeżdżamy do Seulu. Okazuje się, naszymi opiekunami są wolontariusze, studenci. I pytamy się ich, prawda, jak to jest z tymi protestami. A oni mówią, że ci, co protestują, to są jacyś crazy, to w ogóle są nienormalni ludzie, to tylko jeden uniwersytet. Mówimy, jak to jeden, to ile uniwersytetów jest z tego? A 23. 23 pełne uniwersytety z wydziałami prawa, medycyny, ekonomicznymi, rolnymi itd., itd. Tak nieprawdopodobnie rozwinęła się nauka w Korei Południowej. Dlatego no, nie dziwmy się, że Korea Południowa zrobiła tak gigantyczny postęp. Przecież no, wystarczy popatrzeć, co jest u nas na rynku, prawda? I jakie mają osiągnięcia samochody, elektronika, Samsung i Hyundai, nie Hyundai, wszystkie te marki nam już w tej chwili bardzo dobrze znane. Naprawdę wspaniale rozwinięty kraj, ale też z drugiej strony podziwiałem pracowitość Koreańczyków. Naprawdę im Amerykanie bardzo pomogli, bo przecież tam wprowadzili taki
plan Marszala, jak wiemy, dla Europy Zachodniej, to od Korei bardzo tam dużo pompowali kasy. No ale jednak mimo wszystko można tę kasę przejeść, można ją w jakiś tam sposób zużytkować, nie tak jak trzeba, a oni jednak postawili na przemysł i PMW i kilka lat później znowu w Seulu to byliśmy w fabryce samochodów, to faktycznie robiło wrażenie, te nowoczesne rozwiązania nie gorsze niż w Japonii. I piękna była olimpiada w Barcelonie. Była olimpiada w Barcelonie załatwił oczywiście Katalonii i Hiszpanii Juan Antonio Samaranch, który był od 80 roku przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Ja do osoby Juana Antonio Samarancha za chwilę wrócę, a może teraz już o tym powiem, żeby nie odwlekać. Otóż jest pewnego rodzaju szokującą informacją, choć w Polsce ukazała się książka dwóch rosyjskich autorów. Jeden już nie żyje niestety, w tej innych okolicznościach zmarł w Moskwie w swoim mieszkaniu i trudno może się dziwić, że zmarł. A drugi mieszka w Stanach Zjednoczonych, więc tam go surowa ręka putinowskiej sprawiedliwości jeszcze nie dopadła. Mam nadzieję, że go nie dopadnie. Felsztyński i Krybyłowski, to tak się nie wiem, się nazywają, i napisali taką książkę o KGB, o Putinie. I tam jest też rozdział, właśnie część taka, dwie strony poświęcone Juanowi Antonio Samaranchowi, który jak się okazuje był agentem KGB. Miał podpisaną współpracę. No to szokująca informacja. Gość Hiszpan, który jest przewodniczącym MKOL-u, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, jednej bardzo zacnej organizacji, człowiek, który podejmowany jest, prawda, z wielkimi honorami przez wszystkich prezydentów, głowy koronowane i tak dalej, na całym świecie. Wałęsa też mu wręczył jakiś tam order wielki z gwiazdą, inni też mu wręczali różnego rodzaju ordery i potem wychodzi na jaw, że facet był agentem KGB. A jak do tego doszło? Otóż Juan Antonio Samaranch był frankistą, był w rządzie generała Franco, ministrem sportu, ale jak rząd Franco upadł, to jakoś on się obronił, spadł na cztery łapy, jak to się mówi u nas, i został gubernatorem Barcelony, a w 1978 roku został ambasadorem w Hiszpanii w Moskwie, w Związku Radzieckim i w Mongolii, na doczepkę. No i będąc ambasadorem Hiszpanii w Związku Radzieckim w Moskwie, zaczął jako amator sztuki XIX-wiecznych obrazów, prawda, różnych, a wiadomo, że w Rosji tego jest i po prywatnych domach było bardzo, bardzo wiele. W końcu okradli po Europie, nas też wyczyścili dokładnie. Najwięcej po powstaniu styczniowym, bo pewnie nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale do 1864 roku to zdecydowana większość dzieł sztuki, szczególnie malarskiej, w Polsce znajdowała się nie nawet w pałacach. Oczywiście w pałacach też było tego sporo, ale najwięcej było w zakonach, klasztorach. A jak zarządził kasatę zakonów po powstaniu styczniowym, no to wyczyszczono wszystkie klasztory z wszelkich takich rozmaitych, przesunęły mi się obrazki aż do Sydney. I wysyłał sobie Samaranch te obrazy do pocztą dyplomatyczną, która jak wiadomo nie podlega sprawdzaniu cłu. Wysyłał do Hiszpanii, do swojego domu, no ale wszystko KGB obserwowało i po którymś tam obrazie bardzo wysoki funkcjonariusz, pułkownik KGB, zastępca tam naczelnika wydziału, złożył mu wizytę w jego rezydencji w Moskwie i mu mówi: ekscelencjo ambasadorze, my tu mamy, prawda, wiemy to i to, no i co pan na to, no albo robimy, i mówi twardo, albo robimy, wie pan, albo pan przestaje, ujawniamy sprawę, że pan wywoził w ten sposób obrazy, dzieła sztuki, czego nie wolno robić. Żaden kraj na świecie nie pozwala sobie na wywożenie dzieł sztuki, tych szczególnie historycznych, albo wprost odwrotnie, podpisuje pan z nami, prawda, umowę o współpracy i my panu pomożemy nawet za rok, bo to był 79 rok, jak mu złożył wizytę, po roku jego działalności w Moskwie, albo za rok, jak będzie sesja MKOL-u w Moskwie, podczas Igrzysk Olimpijskich będą wybory nowego przewodniczącego, my będziemy starali się pomóc, żeby pan został przewodniczącym MKOL-u. A jest pan wiceprzewodniczącym, pan był członkiem MKOL-u i wiceprzewodniczącym MKOL-u, jednym z kilku. Na co? On sam raczej nie miał wyjścia, podpisał tej i chodził na pasku Moskwy przez do końca swojego życia, można powiedzieć. Jeszcze olimpiada w Soci, którą mieliśmy niedawno, dwa lata temu, była też przez niego w jakiś sposób tam załatwiona, mówiąc wprost. Lobował za tymi igrzyskami zimowymi w Soci bardzo przecież. Chociaż już nie był wówczas przewodniczącym, tylko honorowym przewodniczącym MKOL-u, ale wpływy miał do końca życia olbrzymie.
No i tak się stało i Samaras podpisał ten zlejt i potem chodził na pasku. I faktycznie w 80 roku Rosjanie rozesłali tymi swoimi tam tajnymi iskrówkami po wszystkich zaprzyjaźnionych krajach, nie tylko po KDL-ach, ale i po krajach trzeciego świata, no że jeśli można tutaj, to oni chcieli bardzo poprzeć Juana Antonio Samarancha, Hiszpan, taki wspaniały człowiek, prawda, no Hiszpan, no dlaczego nie Hiszpan, prawda, no, gdyby popierali, nie wiem, Polaka, Węgra, Narodowca, Czecha, czy swojego człowieka, no to byłoby może lekko podejrzane, ale Hiszpan, potem król Juan Carlos nadał mu nawet tytuł Marquesa i przypuszczam, że potem król, jak sprawa wyszła na jaw, czuł się trochę głupio, prawda, no bo został Samaranch Marquisem, czyli lordem, a tu takie numery. No i właśnie on pomagał w sposób taki dość dyskretny, powiedziałbym, ale przez cały czas swojej kadencji 21-letniej pomagał Rosjanom w realizacji ich celów, prawda? No teraz to się troszkę wywróciło, jak Państwo wiedzą, bo nawet te dyskwalifikacje, te laboratoria, a przecież ja sam byłem świadkiem, oczywiście nie bardzo można było parę z gęby puścić, nie byłem taki odważny, przyznaję się, bo to byłoby ostatni dzień mojej pracy w Polskim Radiu. Ja jeździłem dużo z ciężarowcami i to laboratorium moskiewskie faktycznie służyło no również, a może nawet przede wszystkim temu, nie temu, żeby wykrywać doping, tylko temu, żeby go puszować. I ja sam byłem świadkiem, wielokrotnie jeździliśmy na Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata podnoszenie ciężaru, kiedy myśmy lecieli, nie wiem, do Francji, Hiszpanii, Szwecji na zawody, a próbki z moczem naszych zawodników leciały do Moskwy. No i potem prezes już nieżyjący, Janusz Przedpełski, czekał, prawda, na telefon w hotelu z Warszawy, bo do Warszawy przychodziła informacja. No i nagle się okazywało, że, no, że tam jeden, prawda, jest zawodnik X na przykład, jest nieczysty, że nie powinien startować, bo go złapią. No to się mówiło, naprawdę, kontuzję na treningu złapał, on tam chodził troszkę o kulę, o kolano mu tam opantażowali, łydkę, coś udawał, że kontuzjowany jest. Albo mówiło się, że wagi nie zbił, prawda, no nie może wystartować. Wtedy jeszcze było tak, do olimpiady w Seulu, że zawodnicy byli badani na doping tylko po zawodach, bo potem już po Seulu, kiedy w Seulu były duże wpadki dopingowe w ciężarach, tam naszego nie złapali, ale dwóch Bułgarów, złotych medalistów, Węgra, Francuza, dwóch Bułgarów, dwóch Węgrów, Francuza, Hiszpana chyba złapano i wtedy NKL zagroził, że jeżeli ciężary nie poradzą sobie z tym całym problemem dopingu, to wylecą z programu Igrzysk Olimpijskich. I więc zarządzano, że zawodnicy będą badani na Igrzyskach Olimpijskich i na dużych zawodach, nie tylko po starcie, ale już przed startem. Stąd te wpadki, teraz Państwo wiedzą, prawda, tych naszych dzielnych braci Zielińskich z ziemi bydgoskiej, którzy, oczywiście ja nie wierzę w tej bajki, bo zanadto za dobrze znam te wszystkie historie w ciężarach się odbywające, żebym uwierzył w to, co oni opowiadają. No po prostu chłopcy, prawda jest taka, chłopcy, jeżeli tego się interesuje, kupili testosteron z niepewnego źródła, bo to jest tak, jak chytry dwa razy traci, kupuje się od Ukraińca, bo taniej, a ten testosteron był zanieczyszczony tamtym nandrolonem, no i cała sprawa na tym właściwie polegała, do czego oni się przyznać nie chcą. No, Barcelona, jeszcze to jakoś o ciężarach, no to powiem Państwu taką ciekawą dykteryjkę, anegdotkę. Otóż wspomniany przeze mnie prezes nieżyjący Janusz Przedpełski, który zresztą bardzo byliśmy w dobrych kontaktach, bo pamiętam jeszcze z przedwojennego gimnazjum w Sochaczewie mojego ojca. Jego starszy brat chodził z moim ojcem do gimnazjum do jednej klasy, a Janusz był parę lat młodszy. Otóż on, pierwsza żona mu dość wcześnie zmarła, miał córkę z pierwszego małżeństwa, już dorosłą bardzo, no ale potem ożenił się po raz drugi ze swoją sekretarką ze związku, panią Marią. Bardzo fajna niewiasta, przez zacna powiedziałbym niewiasta. No i pani Maria w wieku lat 40, to był 92 rok, ona mój rocznik, czyli miała 44, a Janusz miał już 66. Otóż ona była w ciąży, mając na 44 pierwsze dziecko, pierwsza ciąża, no to wiedzą Panie, jaka to trudność, jakie ryzyko olbrzymie, prawda? No i okazuje się, co, jesteśmy w tej Barcelonie, Janusz Przedpełski tam jest członkiem jury, no i nagle przychodzi telefon z Warszawy, że wcześniejszy poród, prawda, przedterminowy, ale wszystko jest okej, dziewczynka się urodziła,
z dobrą opieką, jest zdrowa, jest na 10 punktów, czyli na maksa, wszystko jest w porządku. Ale chłop się tak przejął tym, prawda, tak się wzruszył tym, no 66 lat po raz drugi ojcem zostaje, że dostał jakiegoś herstle kotu i go zabrali do szpitala go po prostu. No jakieś tam podejrzenie zapalało, coś takiego. Z tą dziecinką w Warszawie, no więc jakiś tam kontakt telefoniczny był oczywiście. No i lekarze mu powiedzieli w tym szpitalu, mówią, proszę pana, ale my już pana do hotelu nie puścimy. My pana karetką zawieziemy prosto na lotnisko i pan sobie wróci samolotem do Warszawy. No więc Janusz, tam odwiedzali go dwaj trenerzy, jeden nasz trener, Marek Gołąb z Wrocławia pochodzący, były medalista mistrza świata, a drugi taki Andrzej, który był wtedy już kilka lat pracował w Ameryce Łacińskiej, najpierw w Meksyku, potem w Urugwaju i bardzo dobrze znał hiszpański w związku z tym, bo już chyba tam 6-7 lat pracował w Ameryce Łacińskiej. Odwiedzali tego przedpolskiego szpitalu i on mówi, słuchajcie panowie, mnie już stąd nie wypuszczą do hotelu, więc ja zawiozłem mnie po stanowisko, więc bądźcie tak dobrze, idźcie do hotelu, weźcie klucz od mojego pokoju, spakujcie moje rzeczy, to tam są dwie walizki, prawda, to do tych dwóch walizek i mówi, tylko uważajcie, bo wiszą w szafie białe koszule, tam chyba z 5-6 białych koszul wisi i w jednej z tych koszul jest $500. No to wykorzystajcie, żebyście nie zgubili tych $500. Tak jest, szefie, oczywiście wszystko. No więc oni za jakieś tam 3-4 godziny przyjeżdżają do jego szpitala, targają te dwie walizki. Pierwszy wchodzi Andrzej Skiba, drugi za nim ten Marek Gołąb, dźwiga te dwie walizy. I Andrzej mówi, szefie, no wszystko w porządku, prezesie, ale tam żadnych $500 to żeśmy nie znaleźli. No to ten po raz drugi mało herstleko tu nie dostał. A ten, wreszcie ten Gołąb nosi te walizy, a Janusz mówi, kurczę, co byście za walizki, przed nie moje walizki. Okazało się, Węgra wyczyścili. Dała im recepcja, czy oni się nie dogadali z recepcją, w każdym spoglądam pani Józefie na zegar, policja nogami przebiera, jeszcze 4 minuty według tego, co pan zapewniał, mamy. Ale ja mam nadzieję, że państwo, bo naprawdę jeszcze sporo ciekawych rzeczy jest do opowiedzenia, takich właśnie zakulisowych, że po tym wykładzie naszej dzielnej policji, która tak dzielnie nas broni, chroni i przestrzega, że jeszcze przynajmniej część państwa zostanie i będziemy mogli te opowieści kontynuować, bo naprawdę jest sporo ciekawych rzeczy i do opowiedzenia, i do pokazania. Za chwilę pewnie będę musiał swoją opowieść przerwać, no ale może jeszcze Barcelona, bo Barcelona, nie będę gadał rzeczy ogólnie znanych, Barcelona miastem Polakom dość znanym, więc oczywiście tam wielkie inwestycje jak wszędzie poczyniono. No, że czas na Camp Nou musiałem sobie zdjęcie robić, jak mogłem, to jeździłem na Camp Nou na różne mecze Polaków, byłem na kilku. Atlanta przed siebie CNN, no jedna z największych stacji telewizyjnych świata, CNN, mieszcząca się właśnie w Atlancie. No muszę powiedzieć, że Amerykanie robią mi wszystko olimpijskie, na długo byłem na jednych letnich, na jednych zimowych Stanach. Robią najgorzej, jak tylko można zrobić. Po prostu nikt gorzej nie robi igrzysk od Amerykanów. Były wspaniałe igrzyska w Barcelonie. Katalończycy praktycznie zrobili rewelacyjnie. Były wspaniałe zimowe igrzyska w Lillehammer. Norwegowie, no przepiękne igrzyska zrobili. Było wiele innych naprawdę fantastycznych igrzysk olimpijskich, ale to, co robią Amerykanie, to mało pomstę do nieba. To dla nich to po prostu biznes i tylko. Nie mówiąc o tej warstwie takiej telewizyjno-informacyjnej, bo ich tylko ich zawodnicy interesują. Nikt ich inny nie interesuje. Ameryka jest oddzielnym światem, są ich zawodnicy. Ja dwa razy zostałem w hotelu, żeby poglądać telewizję amerykańską, to faktycznie no, to jak w Korei Północnej prawie, bo jak taka ich tam murzyneczka z Georgii wzwyż skakała, miała zdobyć medal, ale skończyło się na 6. miejscu, to jak ona już odpadła, 5 zostało dopiero do walki o medale, wzwyż to ona już, to już telewizja skończyła transmisję, to już ich nie przestało interesować. To tak jak mówił mi Persson, jak był kiedyś w Korei Północnej, że jak mecz z Chinami był w siatkówce i prowadziły Koreańczyki 2-0, ale przegrały 2-3, to pokazano tylko do 2-0. Powiedziano Koreańczykom, że właśnie do 2 się gra, no i to koniec. No to wszystko musi się dojedzie na czas, do hotelu, jakoś się nie wróci, na zawody się nie dojedzie. A w Atlancie był kiedyś taki przypadek, że oni pościągali te skurbasy, prawda, te szkolne autobusy i te dziewczyny, większości tylko bitki były za kierownicą, one z całych Stanów pościągane. Nie było jeszcze takiego wynalazku, teraz to GPS jest na stawie, wszystko mówi, skręć lewo, prawo, prawda, proste i tak dalej, a wtedy tego nie było. To pierwszy raz zobaczyłem w Nagano w Japonii w 1998 roku.
bo to japoński wynalazek, jak japońsko amerykański, można powiedzieć. Wtedy jeszcze tego nie było. I był taki przypadek, że taka kierowczyni zawiozła dziennikarzy na zawody wioślarskie, nie zawiozła, wiozła ich na zawody wioślarskie, komentatorów telewizyjnych, radiowych, prasowych. I po 3 godzinach kluczenia po całej tej dziorciu powiedziała: sorry, ale ja nie trafię tam, no i wracamy z powrotem. 40 dziennikarzy nie dojeżdża, komentatorów innych na zawody. I to tak mniej więcej te zawody w Stanach wyglądały. Nikt się tam niczym w ogóle nie przejmuje, absolutnie żadnymi gośćmi. Ważne, żeby się kasa zgadzała, prawda? Bo to kasa jest najważniejsza i to jest to. I jak oglądałem zakończenie w telewizji, bo nie byłem na zakończeniu na stadionie w Atlancie, to oni kilka razy podkreślali, to był najważniejszy rekord, jaki Amerykanie pobili wtedy. Tak ja to odniosłem z transmisji telewizyjnej. Najważniejszy rekord był taki, że po raz pierwszy w historii ktoś zapłacił $1 000 000 za 30-sekundowy spot w telewizji. To był Coca-Cola. Pierwszy raz w historii. Rekord świata.